Dzięki, zobaczycie całą moją historię na box.pvp na majster.pl, a już zapraszam do oglądania. Ogólnie to zaczęło się to od dłuższej sesji kopania na strefie bezpiecznej. A jeszcze jedno, bardzo bym was prosił o zasubskrybowanie tego kanału i zobaczymy się w dalszych momentach tego filmu. Tak gdy ja kopię, zastanowiliście się pewnie, Liser, jakie ty masz plany na ten odcinek? I moje plany są zupełnie mocniejsze, niż wam się wydawało, ponieważ moim celem było zdobycie minimalnie seta 46, wyjście na strefę PvP i dołączenie do klanu jakiegoś lepszego youtubera, sławniejszego z boksem. Ale jak ja to miałem zrobić? Przekonać się w tym odcinku. Nie wiem wam też, po co to robię ogólnie, to chciałbym zostać jednym z lepszych graczy. A jakie miałem to dokonać, skoro nawet nie miałem jakiegoś lepszego klanu? Cóż, chciałem jakoś to bardziej urozmaicić przez to odcinek. Zobaczycie, jak biłem się na strefy PvP oraz jak kopałem. Dłuższa sesja kopania to nie będzie, ale oraz jak wytradowałem się z graczami za naprawdę jedne z lepszych poziomów na tym serwerze. Oraz jak zarobiłem około 50. Aha, jeszcze jedno. W czasie, gdy ja kopię, bardzo chciałem powiedzieć, co będę robił w tym odcinku. Ogólnie to w tym odcinku będę chciał go jakoś podzielić, nie? Że jakby kopię na strefie bezpiecznej oraz inne rzeczy. Czyli na przykład idę się bić, trapuję jakiegoś typa z driftem oraz z innymi różnymi kolegami. Więc co, ja już nie przerywam i zobaczycie mnie na strefie PvP po raz pierwszy. I jeszcze jedna rzecz, chciałbym wam powiedzieć, jakich itemów ja bym najbardziej polecał, jeśli chodzi o wyjście na strefę PvP. Ogólnie, jeśli chcesz wyjść na strefę PvP, ja bym polecał wam itemy, no, około 45. Ja wyjdę w 44. Się ogólnie na strefę najpierw to normalno, a na bez elek to jakaś 50, myślę, że będzie git. Ale poza tym ja już nie przedłużam i zobaczycie moje próby zabicia kogoś na strefie PvP. No nie, teraz chciałbym iść na jakąś strefę PvP, no co się powie, nie? Trade na warp PvP. I może coś się ponaparzam, chociaż mam trochę mało fajerwerek. Ale myślę, że mi nie braknie. I najpierw, przed tym naparzaniem, poszedłbym coś pokopać, no. Jezu. Dobra, pokopać, jeśli bym chciał. Mogę chwilę pokopać, a potem uciekać, bo myślę, że jakby tutaj kopać, no jest jakby lepiej, bo nie ma tylu młodych graczy, którzy dopiero zaczynają i chcą cokolwiek się wzbogacić. A ja? I jeszcze jeden dobry sposób to jest, żeby od razu jak ktoś do ciebie przylatuje, to uciekać po prostu, to jest też dobre. Nie mam tylko antykobłębów. No ja ryzykuję trochę, chociaż no nie podoba mi się to, że ja mam tak ryzykować. Jest majster tak wielki, widzowie. Jestem nauczony grać na Anarchia Box. A nie wydaje się to też takie... Bo Anarchia Box to jest już coś dobrego, nie? Na Mainstara wbijam chyba któryś raz z rzędu już. No i box jest też fajny. Chociaż mam lepsze, ale... Jakby box też mi się podoba ten. Miałem się kupić tyle? 10. Dobra, mam totemy. No i swoją drogą kupiłbym też trochę koksów. Mnie szkoda. Uwalniacz pajęczyn też bym taka kupił. Shulker mi niepotrzebne. Oraz to kupiłbym też staka. Ja myślę, że jestem już jakby wyposażony, że ucieknę z każdego prawie trapa. Ale to się myliłem. To wcale nie tak, że to wydaje się bardzo łatwe, bo to wydaje się niby łatwe. Ale to zadanie jest naprawdę cięższe, niż wam się wyobraża. A zresztą, co wam będę opowiadał. Widzę wszystko kupione. I mogę lecieć już jakby się bić. Refów nie potrzebuję, bo jakby jest taka sama kwota jak koksy. Ale są bardziej opłacalne, raczej już jestem gotowy. I mogę jakby iść już na warp PvP coś pokopać, bo mam fajerwerki, dokupiłem sobie też. Bo wydawało mi się, że to jest jednak trochę mało.
koksów dużo jest. I ja mogę już lecieć. Nie wiem, czy to nie zmienić. Zaraz na tekstur pana, który by mi tekstury pokazał, no. Jakby nie chcę się bić z takim ziomem, nie, jak tu jest. Jakby ja na razie wolę grać pokojowo, a potem jak zdobędę typu i ty 50, nie? To po prostu potem się napłażać. Ale ja ogólnie polecam wrócić na ten generator, co tu jest. Bo jakby to jest w takim rogu, że jakby nikt tam nie przylatuje. Więc to jest taka porada. I po prostu sobie pokopię chwilę. Nawet nie będę robił żadnego cięcia. Tylko pokażę wam, jak będę kopał. Ponieważ zobaczcie, co was jakiś gracz tu do mnie może przylecieć. Albo spróbuję coś podymić do jakiegoś... O tym mówiłem właśnie, o tym właśnie mówiłem. Aha, dobra, on jest słaby, on jest słaby, on jest słaby. No pół serca mnie nie brał na chuj szyta. Na tego na szotą, to w sumie mogę spróbować. No dawaj, chodź chłopie, chodź tu. Też... Dobra, nie, jednak razem dużo biją trochę, nie? Jednak ja bym jeszcze się nie pchał na takie walki, bo nie mam najlepszego seta, jak mówię. I ja jeszcze bym sobie dał chwilę, abym dokopał jakieś lepsze ity zrobił. Jakby jak dla mnie nie opłaca się totalnie kupować z rynku. Ponieważ się po prostu kupuje z rynku, nie? No to widzicie, co się dzieje. Nie, że jakby teraz jedna taka rózga, nie rózga, tylko ta pałka, wydaje się dość łatwa, nie? Do zdobycia. Miecz świetny taki jeden, więc no nie się. Nie, ja jednak tu nie chcę być, ja widziałem, jak tu się dużo youtuberów ginęło, nie? Ja nie będę teraz robił żadnego cięcia, bo jakby nie wydaje mi się to najlepszym pomysłem, bo zależy, kto do mnie przyjedzie. Ja zrobię chwilowe cięcia. Jakiś moment, w którym już jakby będę pokopany, albo będzie coś się robiło, jakaś większa budynka będzie. Widzimy się w tutaj momentach. Może wam się teraz będzie wydawać, co się stało. Otóż znalazłem typa z itemami około 52, który po prostu przyleciał na mój generator i mnie zabił, chociaż dużo nie straciłem tak naprawdę. Mam taką chyba zapasówkę w Ender Chest albo Driftma. Więc dla mnie nie boli mnie to jakoś bardzo, a nie mam. No nie jestem jakoś bardzo dużo stratny, nie? Znaczy się trochę jestem, chociaż no... Cały odcinek też nie będę siedział na tej strefie zasranej. O. Nie, dobra, nie straciłem kilofa, nie? Jakby nie jest jeszcze tak źle, więc teraz znowu muszę iść na tą głupią bezpieczną. Chociaż ja muszę też jeszcze zobaczyć. Czy nagrania z tego całego zajścia, czy tchło czasem nie znaczy to? Bo tylko to były takie dwa hity, tak? Raz, dwa i tyle. Nie, ja nie żyję. To... Nie ukrywam, że było jak dla mnie troszkę sus, a więc ja tylko zobaczę to nagranie, czy to było fajkowe, czy jakby to nagranie było w porządku i typ nie miał cheatów, czy po prostu one było trafne. I typ ma cheaty, więc no widzimy się już na kopie z powrotem tej item, co zajmie mi jakieś około 2 godziny niecałe. Niecałe, no godzinkę na pewno, więc elo. Można powiedzieć, że się w sumie odrobiłem, nie zajęło mi jakby to tak dużo. Około 15 minut się odrobiłem, nie jest teraz ciężko, tylko miecza nie za bardzo odrobiłem. Ale poza tym mam jakby wszystko, nie? Tylko miecz jeszcze bym dorobił, no bo zawsze miecz jest najdroższy. Bo żeby ulepszyć miecz na 45, jak mam seta, to naprawdę trochę ich powaliło, bo trzeba zapłacić dwa razy ponad więcej. 4 razy więcej trzeba zapłacić, nie? Jak dla mnie jest trochę bez sensu to teraz robić, więc ja bym poszedł się trochę jakby pobić. Chociaż, no nie wiem, no jakby nie będę całego odcinka na tej strefie, nie? Jakby, no nie jest tu dużo za mało tego, więc no jednak zaryzykowałbym tym. Znaczy to nie jest dużo jak dla mnie to poświęcenie wcale nie jest.
Mam tam jeszcze ogólnie słabszy i ten, przez co mogę to dużo drożej sprzedać. Ja wezmę tylko takie słabsze itemy. Killoff i tak mi się zwróci. Nawet tego nie potrzebuję, bo z nikim się nie będę bił, więc ja tak o po prostu na PvP. Patrz, PvP jest takie coś, nie. Dobra, na warp PvP. Jeszcze tylko bym se. Da się to tak zrobić jakby? Nie. Muszę iść naprawdę na spawna. Świetnie. Zabierz sobie ogólnie jakieś kolorowe itemy. Nie mam dużo hajsu teraz. Z jednego powodu. Bo ogólnie wolę sobie najpierw ulepszyć seta niż cokolwiek kupować. Lo, elo, elo, ziomy. Patrole? Co są jakieś? Nie wiem. Nie, czy są patrole. Nie, ja sobie idę ogólnie pokopać. Tu jest jakby lepiej kopać. Bo nie muszę czekać na regenerację generatorów, jak na tamtej strefie. I one dzisiaj, że z drugi raz nie wywalę, chociaż nic nie stracę. Mogę iść jakby do każdego miejsca, chociaż jeszcze pokazałbym wam lepszy sposób na zarobek, ale jakby dla mnie to jest najlepszy sposób, jak dla mnie na zarobek. Brać sobie, taki jest mój lekki sposób. Słyszysz fajerwerkę? Ciebie tu nie było. Dobra. Się dwie minuty na reset czekać? No nie podoba mi się to trochę. Nie. Dobra, ja tak ucieknę, nie? Ja nie muszę czekać na jakąś tą rozwalaćkę, bo. Dobra. Dobra, jakby widzę, nie mam zamiaru czekać, a stream będzie za niedługo. To jest taka lekka podpowiedź do streama teraz robię. Nie wiem, czemu tu nikogo nie ma. Ej, tu nikogo nie ma, to też coś jest, nie? Uuuu, miód. To jest coś dobrego, jak tu jest miód, nie? Tu jest fajny. Mogłem kiedy indziej się o tym dowiedzieć, że tutaj to jest. Zapomniałam o tym totalnie, że tutaj to jest. Że tutaj na tym miodzie można tyle zarobić, a tu nikogo nie ma. A teraz zmienię sobie cecha, bo jestem na... Jestem na nim, którym cecha. Dobra, ja... Olu, tu jest OP, nie? Ale to jest fajne, to ja tylko będę siedział. Siema już. Daj mi tuelkę. Myślałem, że duplikowałem sobie. To bym i tak o to poprosił się na tiketa i bym to zabrał. Widać, kopiemy sobie teraz, znaczy to jest ok, spodnie. Tyle ja tu zarabiam, że mam dwie rurki, zaraz będę mógł ulepszyć znowu seta. I ogólnie cele, jakie mówiłem, stać się, no chociaż 50 tysięcy mieć, dołączyć do klanu jakiegoś dobrego youtubera. Oraz mieć jakiś lepszy set. Czyli 50, powiedzmy, że to jest lepszy set. Były najlepsze, jak dla mnie, no okej, nie? Dobra, teraz wylecę, zmienię szybko na spawna, zmienię sobie cecha i znowu jakby odłożę to i znowu to przylecę, nie? Bo znaczy ja pokażę wam, to nie będę robił cięcia, bo to jest nieciekawe, znaczy jak dla was, a jak dla mnie to jest okej, sposób na zarobek. Seta na razie nie ulepszam, najpierw mieć 45. Aha, dobra, nie. No jeju. Za bambusy. Jezu, bezpieczna. Na warp bezpieczną muszę iść. Bo nie wiem, jakby... Ja trochę najstara, dlatego nie rozumiem. Dlatego grałem na anarchii wcześniej. Na boksie, bo na anarchii też jakby... Nie rozumiem tego, że jest coś za najsłabszą walutę, jakby. Najsłabszą, czyli za te... no to takie... Nie mogę wam teraz pokazać, bo to coś nie dropi, widzę.
No to takie, o, te takie, te ziarno. Jak dla mnie to jest dużo bez sensu. Mam dwa te, ja idę w sumie, okej, ja jakby to lubię, no. Więc moich celów jest około 5, bo jeszcze dojdą cele, jak będzie drift, ale to potem. Więc no ja to dokopię, pokażę wam jak ulepszam seta. I że tam serio nie ma osób i wy tam możecie naprawdę kopać. I nie mówię wam dlatego, żebyście się wywalili. Tylko po to, żeby wam poradzić na zarobek i kupiłbym sobie lepszy kill-off. Więc idę to zamienię. Zrepairuję i idę to ulepszyć też. Okej, to jest jakby okej, naprawdę 45 cały. To już jest set, z którym mogę wyjść, chociaż no ja chcę cel spełnić. A ja nie mogę zmienić celu. Bo powiedziałem, muszę zdobyć set 50. Ja was nie będę tym zanudzał, tylko zobaczę, czy tam faktycznie nikogo nie ma. No, z tego co wiem, to nie. No. Nie ma, aha, jeszcze się regeneruje, ale ogólnie nikogo jeszcze tam nie widziałem. Tak, ja tak gram sobie tutaj. Aha, muszę być na spawnie. Okej, świetnie. Zmienię na takie CH, gdzie jest najmniej osób. Znaczy wszędzie. O, najmniej jest na CH1, no to mogę iść na warp PvP. I tu jakby się CH1 najpopularniej się zahania. O, jakby tego nie odczuwam. By boję się tu być, bo mam taki dobry kill-off. Widzę, mówię. Cholera. Mogę tam z lepszym kill-offem nie iść, ale nie jestem dużo na minus. Ja już z tym kill-offem nie wychodzę, bo się boję, że go znowu stracę. A w ogóle mogę sobie taki kupić, no aha. Ile taki kill-off? Kill-offy. Najtańszy. Serio, takie tanie? 14. Dobra, nie, ale jakby ja już nie wychodzę z lepszym setem, w ogóle bez seta ja wychodzę, więc chillek. Już nic nie stracę, chociaż no nie dziwię się, że tu będzie dużo wywalania, a ja jakby widzimy się na jakby kolejnej akcji i już będzie może drift. Jak nie, no to nie, no to siema. Taka jedna rzecz. Jeśli ja teraz kopię i dokopię jednego 10 bambusów, to masz czas na zostawienie suba. Więc 3, 2, 1. Mam 10 bambusów. Mam nadzieję, że ci się udało. A ja lecę dalej kopać. Więc co? Postanowiłem aktualnie zebrać sobie 140 coś cały. To się, no nie mam itemów, nie wiem czemu. Ale ogólnie je mam, więc nie jest tak źle. Kill jeszcze muszę sobie skompletować, bo nie wiem, co się z nim stało z tamtym. Ogólnie ity są. Są ok, ity. Miecz świetny mam i ogólnie... a ten, a miecz? Właśnie miecz. I chciałbym jeszcze skompletować jakby resztę seta. A to nawet nie wiem po co mi. Tak, 46 myślę, że będzie git. Więc ile kosztuje ulepszenie miecza, bo jak dla mnie miecz najpierw najbardziej się opłaca ulepszać. Dwie te, dobra. W sumie ulepszyłbym już sobie banie. Albo nie, jednak nie. I pójdziemy sobie na bezpieczną. Teraz 2000 osób online, no to trochę stypa trochę. Skoro 2000 osób, ale myślę, że coś się ogarnie, jakby pójdę pokopać ten miód, co bardzo dużo przynosi zarobku. Bo jakby dzięki tym miodom, jakby to był cały taki wielki generator, to
bym tam siedział, nie wiem ile, nie? Już mam całe 46, dzisiaj spróbuję sobie jeszcze dobić. No a po prostu jutro, no jakby, bo nie nagrywam chwilę, nie? Nie jest film z serwerka nagrany w kilka godzinek. Ja bym film nagrywał już sporo czasu, tak szczerze. Bo zacząłem około coś 12, a ja dokładnie godzina 19:20. 4 godziny na nagranie filmu spędziłem, nie? Czy to nie jest trochę dużo? No ale dobra, trudno, co się nie robi dla kontentu, nie? I ogólnie, ja jak to nagrywam? To jest wtorek. No a film myślę, że zobaczycie około poniedziałku. Z tego powodu, że no zanim ja to jakby... Jakby myślę, że film skończy około soboty. Zanim się będzie chciało go zmontować. To będzie niedziela wieczorem. Poczekam z wypuszczeniem chwilę. Bo w nocy nie będę wypuszczał filmów, bo będę musiał czekać, aż mi się zrobią. I pewnie raczej tak około godziny 12 film będzie, nie? Na kanale. Nie wiem, czy widzowie chyba serio? Nie opłaca mi się tutaj kopać. To jest chyba naprawdę, że mi się nie opłaca kopać. Chyba każdy myśli, że to wie, więc ja odkładam tego. No i mój taktyk jakby, nie? Odkładam to. Wszystko to odkładam, zabieram tylko to. I w sumie to tego, nie? Zabieram to. Kupuję totem, żebym się nie zawalił. No i fajerwerki. 64, idę na jakby warpa. Warp PvP ja idę, no i tam jakby kopię te. No dobra. 2000 osób, to nie ukrywam, że to jest dużo. O? Jest, i tu nigdy nikogo nie ma. To jest trochę mało. Ale wiecie, no nie chcę ryzykować jakby, nie? Bo ja mogę wziąć ten kill off, ale nie chcę jakby ryzykować, bo brakuje mi 4 poziomów, bo jakby odblokować ten i pierwsze zadanie. A potem jeszcze to, tamte zadanie też będą jakby z górki. To kupić, chociaż nie wiem, czy to się uda, jak się powie, tam zrobić kilka killi. I dołączyć do klanu youtubera, co chyba już takie easy, że tak mogę powiedzieć. No i oczywiście uzbieram 50k, żeby dołączyć do tego klanu. Już nie wiem, jak to teraz jest i jakiego youtubera w ogóle będę dołączał. No, chyba do Moonwalkera. Bo Moon wydaje mi się jakby najbardziej taki... Chociaż nie wiem, może też dołączę do Krzysimira. A Moonwalker ma streama, no, bardzo rzadko. Jakby, widzicie, ja wam polecam, to z każdej prawie jak oglądnie ten film. A będzie on naprawdę bardzo zmontowany, dobrze? Tu przyjdzie i to będzie zajęte. Tak, widzicie, ja się dorobiłem za kilka generatorów, zobaczcie ile. I dla mnie jest to naprawdę sporo hajsu, nie? Jest ogólnie godzina 19, ja nie wiem czemu jest tak mało osób. Osób jest dużo, tylko mało osób to kopie, jakby, nie? Kiedyś pamiętam, jak patrole napadły na tego. Ja wtedy sobie zbierałem też to. Chociaż i tak się z tym wywaliłem potem. I te patrole na Krzyśmira, ja widziałem to, jak on dedał. No. I się wtedy tak z tego śmiałem, nie? On tak wołał o pomoc. Znaczy patrole i tak go nie zabili. Chyba wtedy, ale pamiętam, że go bili. Nie wiem, czy nie dołączyć do klanu Patrol też. Też nie wydaje mi się też tą najlepszą opcją. Wreszcie! A, już ma jebany pies. Dokładnie, ziomek ma rację, jakieś dzieciaczki tu są. A co się bohater stało, że nie miałeś? Ja wyjebał przez to zero. Ojca miały dzieci. Ej, chyba nie. Znowu ci pewnie zdałeś, żeby ci dali?
To jest w ogóle jak dla mnie hit. Dobra widzowie, no spróbuję dzisiaj jakby dobić do tego seta, chociaż zaraz pewnie też zrobię cięcie, bo ja nie... Bohater, daj tradion. Nie jest jakiś długi, no. Mało mam. Ile już trwa? Około 30 minut. Skakuj, skakuj z wiatówek. Dla mnie to prawie cały dzień. Ja mogę dać kość za darmo. Zmieniam cechę, ale nie, no to nie, ja zmieniam. No takie, gdzie jest jakby mało osób, nie? Mało osób jest gdzie? Na jedynce jest ponad 400. O, na czwórce jest, nie jest dużo. Czwórka jest mała. Na czwórce myślę, że będzie git. Dobra, wleciał tu. No, skopał ktoś mu. Dobra. Idę trochę, że mu skopali. O. Dobra, za takie dwa generatory zdobyłem 2T. Jeszcze jakbym był na lepszym kill-offie, o to w ogóle bym był bogaty. Nie, że po prostu nie iść na spawna, czy mam tu lecieć. Jakbyś już te 50, jakbym ja to wiedział o tym, że tak się da robić, normalnie to już bym miał torbę kangura. Jakby spróbuję ogólnie też jedną taktykę zrobić, że będę zbierał na miecz. Nie udało się, kur... Chłopcu sobie znowu idę za frynia. Teraz muszę dać chociaż wstać jakimś... Może bym nie zdedał. Ogólnie to nie zależy o to, że ja mam jakby... spełnić to zadanie jakby każde na maksa. Na pewno. Jakby cele, jakby moje cele to, że spełnić na pewno muszę to jedno. Że mieć seta 50, bo jakby to nie jest tak dobry set. Bo jakbyście teraz zobaczyli, który jest maksymalny, no to trochę beczko. O, jest! Ale idealnie, ale idealnie. Teraz muszę to cały skopać? No i free 2. Boję się, że tego nie skopię. Trzeba kill-offem kopać. A nie wiem, co do miodu jest. Miodu chyba w ogóle nie da się niczym innym zbierać. Miodu w ogóle nie powinno się dać zbierać. Nie powinien być jakby niezniszczalny. Tylko nie ma żadnego jakby niczego do zbierania, nie? Nikt tego jakby tu nie kopie, nie? Nie powinienem teraz robić cięcia, ale ja chcę wam pokazać, że przez tą taktykę uda mi się serio to zdobyć. Chociaż nie robię cięć. By już... Nieważne, czemu uciekłem, nie pytajcie się o to. Ktoś tam wleciał. Tak, dobra, netrite. Ja tam nawet nie chcę iść, jak ktoś tam nam lecić. Ale co, jakby zostało takie gówno tam. Chyba wszystko zarąbałem, więc beczka troszkę z tyłka. I teraz kosztuje jakby set... Jakie mam? Czekaj, dobra, 4,7 ile kosztuje? Uuu, 4 miecze, dużo, dużo, bardzo. Najpierw zrobię miecz jak zawsze. Kill-offa nawet nie ulepszam, nie potrzebuję. Bo i tak nigdy z kill-offem nie chodzę. No jakie cecha? Dobra, pójdę na jedynkę. Chociaż tam zawsze jest największy fokus. Ale woda ta mięśnia. Bo jakby czasami nawet jest mniej osób na cecha 1 niż na przykład na cecha 5. Tylko ja tę cechę lubię. O, jest pełny, bo widziałem, jest pełny jutki.
Ja wam pokażę, że uda mi się jeszcze. Dzisiaj mi się nie uda zrobić tego seta. Już myślałem, że mi tu ktoś wbija, nie? Teraz na 5 minut się rozpię. Też mi się uda zrobić dzisiaj 4-7 całą. 4-8 może nie? O. To jest zawsze jakiś progres, bo ja ogólnie będę miecz bardzo chciał ulepszać. Było jakby... Dobra, nieważne co się teraz dzieje. Że ja stąd uciekłem. Okej, nie jest to teraz najważniejsze, że ja stąd uciekłem. Bo ta taktyka, myślę, że po tym odcinku... Nieważne, czemu ja tak panikuję. Dobra, nie. Jest mała szansa, żeby to się uda zrobić. Znaczy... Ja nie mam EC-ka, tu nie ma takiej komendy jak EC, nie? A to by się tak każdemu przydało. Każdy jest tak narzeka, że nie ma tego EC-ka. A po co mi te koksy były? Dobra, kupię sobie dwa. To jest taka... Ja myślę, że takie coś jest okej, nie? Ja pewnie teraz zrobię jakby... Widzimy się, jak już uda mi się zdobyć całe 4-7. Mówiłem... Zrobić to znowu. Young on one that back calling me splurge. Ride me jump right out the curb. Bentley smart fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Yeah. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge. Young, I don't want that, they working my nerves. I'm about to pause to serve. Fucking this bitch like a perm. Smack from the back of a perm. Ice, the bird. Shitting on all you little turds. Can't take that dick, wait your turn. In my own lane, we can't merge. So with no hands you can learn. Let's see how much you can earn. Why me go feel like a word? And I ain't smoking no shirt. I'm gonna need big teeth. Keep peace. I love my bitches, it's pretty that you on their titties. It's up to the ceiling. I let her run through a million. I rock with it really. Let's fuck on the bed. I'ma get down to the gritty. Then fuck up the city. The home of the village. Ecstasy wanna fulfill. Smoke out the pound when I'm chilling. Dobra, widzowie, jest już trochę później. Znaczy się daje 20 i chcę znowu jakby wrócić do tej taktyki. Z kopaniem tutaj. Bo naprawdę idzie dużo zarobić. Jakby już mam prawie całe 28. Nie 28, 48. Myślę, że 50 ogarniemy do jutra. Nie, nie ma żadnego. Jezu, ukrytych jest w kolorach. Dobra, myślę, że jest git. Znaczy to youtuberzy grają pewnie sobie tak łatwo, żeby pograindować na jakieś filmy. Zginęłem chyba już ze 3 razy, jak tu kopałem przez tych ukrytych, a raz przez innego typa. Więc dobra, my będziemy już sobie kopać, nie będę robić cięć. Ładnie to leci nawet. Jeszcze zaraz sobie włączę moda na inwentory, będę widział. Ja tylko znajdę tego moda, bo w ogóle nie wiem, chwilę. Ogólnie mój spot nie jest taki, że jakby czekam, się to zregeneruje. Bo to jest bez sensu. Jakby idę cały czas na inne CH to zebrać. Bo wystarczy, że jakby ja idę sobie na spawna, zmieniam CH i mam tego więcej. Ogólnie to się szybko resetuje, nawet 5 minut czekać, no mnie to nie zbawi, nie? Mam tego już całkiem sporo. Ale co?
jakby zaznacz na spawna i na inne CH. Let's tak, zmieniam CH na przykład piątkę. I chodzę na różne w sumie CH. Jakby to wystarczyło 2-3 fajerwerki maksymalnie, żeby tu dolecieć. Stack fajerwerk kosztuje 2 dolary. Nie widzę, czy też w sumie nie będę kupował tego, bo ja sobie awczę. Muszę zbierać 50k, żeby... albo około 100k, żeby dołączyć, żeby zrealizować kolejne zadania. A strefa awki jest dobra, tylko średnio. Czyli jeśli chcesz sobie zostawić mamę, to okej. Ukryty jest ukryty. Boi się ukryty. O nie, jednak ukryty się też ten ukryty. Dobra, on mnie snajpi. Dobra, on snajpi. Dobra, jest tam, nie ma. Dobra, pomyślał, że ja wszystko zepsułem już. Ten film nagrywam ze 3 godziny. Jak nie wiem co, a ten montaż to naprawdę za to się sub należy. O którym już wspomniałem na początku. No jakby widzicie, jak to ładnie leci, nie? Jeszcze nawet nie poczułem, ile mam. No prawie 3. Jak na taki czas, to jakbym to sobie sprzedał. Chciał to sprzedać. No to mam 4K, no ponad 8K. Jak za taki czas, mi się to nawet podoba. No już sobie... Dobra, mam 4. Który jest? 28? 48, dobra. Mamy kupić kolejne dwie części. Ja pomyślę już sobie, że zrobię dzisiaj całe 4-8. A resztę dokończymy sobie jakby jutro. Co ja jeszcze potrzebuję, żeby 4-8? Co ja jeszcze potrzebuję do full 4-8? I tylko też dwie rzeczy. Czyli dwie już mam i dwóch nie mam. Czyli będę miał jakby całe 4-8. Jeszcze skombinujemy sobie miecz. I myślę, że na dzisiaj będę mógł kończyć i jutro jakby to dokończę. Myślę, no jedno zadanie jest, nie wiem, czy jakby na ten czas do zrealizowania. Czyli dołączenie do klanu youtubera, bo aktualnie żaden nie nagrywa. Bo były streamy, w których ja niestety nie grałem jeszcze. Dobra, się potrzebuję. Łatwo to się zarabia, co? Niestety spóźniłem się na te streamy, żeby kupić to. Więc niestety FK. Ja chcę jakby to robić tam. I drift będzie jutro. Nie wiem, czemu dzisiaj nie grał. O, shit. Dobra, ale dla mnie to nic nie jest. Bo ja widzę, chociaż myślę, bo idę z najgorszym setem. Ale ziomy miał dużo. Najgorszym setem to nie jest w sumie źle, jak dla mnie. Bo jakby stracę, ale co stracę? No właśnie, że co stracę? No nic. Więc 50 zrobię jutro całą z driftem już chyba. Się będzie drift grał, bo nie wiem, czy by było aktywnego.
nie puszczę, dopóki tego nie wykopię. Dobra, teraz robimy szybki złocik. Ja będę uciekał, salka. Ja będę latał. O nie, 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 będę latał. Dopóki to się nie zostawi, ale gdzie jest? Jezu, znaczy to cecha. Nie muszę odpuścić, bo tych ukrytych to jest tutaj. Tyle, że to nie powiedziane, ile tu ukrytych jest. Może z jakiegoś sobie wezmę za teammate'a, chociaż no nie pasuje mi ta opcja. Bo teammate'a będzie jutro, może. Musimy go napisać, chociaż dzisiaj nie wiem. A, odpuszczę. Myślę, że CH4 nie będzie za dużo ukrytych. Nie wiem. Czy to tapie zależy od CH? Chyba nie, wiecie co? Bo na niektórych serwerach to nie działa, tak? Jesteś na tym CH? To pokazuję ci. O Jezu. Lecę stąd. Ale go zasłapiowałem. A wtedy się dzieje, lecę, nie? Lecę na tego i idę na tego. Kolego? Co? Snipe, nie? Chodź, snipe, to chyba dobra, ja idę. Idę na takie cecha, żebym nie wszedł, nie? Bo zrobię sobie na cecha 3, a... Cecha... No, to jest takie małe, no. Dobra, zmieniam to cecha. Nie, czy to cecha jest zależy. Nie zależy. O, ukryty. Hej, ukryty. A nie, to nie jest ukryty. O, hej. Dobra, dużo moich stratek. Dobra, zamknę się. Nie, 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 dzięki, dzięki. Dobra, wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę. A za dużo się traci. Trochę, może nie, teraz nie zrobię. Chociaż w pipach to będzie za chwilę, nie? Jak w ogóle było? Kto jest właścicielem patroli? O Jezu, nie, ja teraz kończę, widzowie. No, ukrytych tu jest tyle, że szo. Dobra, znaczy się zanim ja bym to zrobił, to chwilę by potrwała i nie mam zamiaru tu siedzieć. Więc ja już lecę. No to widzimy się jutro. Około godziny 11, a co? Ja już zaczynam. Jakby tryhardować, no. Jakby dzisiaj chcę zdobyć 150. Dzisiaj potryhardujemy sobie trochę z Dipton na tej strefie. No, a jeszcze jedno zadanie, czyli klan youtubera jeszcze nie dołączę, bo nie mam na razie jak, bo że nie ma streama, jak będzie miał streama, to po prostu zarobię trochę hajsu i się zapytam. Dobra, jest już git. Dobra. Ja po prostu będę tak tryhardował przez chwilę jakąś i zobaczymy, ile uda mi się uzbierać. O, bossa jeszcze nie ma. Chociaż jeszcze dzisiaj chciałbym w sumie wyjść na tego bossa. Mogę zaraz zacząć w sumie montować ten film i dodawać inne rzeczy. Nie wiem, co tutaj było. Uuu, shit. To
tam jest ten NPC. Tam jest bez elek. Ja mógł sobie w sumie pchać, potem uciekać. A i to też jest dobry spot. Ja no bez elek na razie nie chcę nawet iść. No tam się nie pchał bez sata lepszego. Jak mówiłem, w sumie trzeba mieć około 40, no po 50, żeby tam wejść jedno. Więc ja bym wleciał sobie tutaj. I no tego. No gdzieś tu. Dobra, nie pamiętam, jak to duże są mapy, nie? No tak wielka mapa jest. Na Anarchy jest chyba 3 razy mniejsza. O, nie skopałem. A tu nie? Może tu nie. O, tu nie, tu nie. MT, dobra, ja uciekam, bo to jest MT. O cholera, uciekaj, uciekaj ode mnie, uciekaj ode mnie. Dobra, dead. Ja mówię, ja też będę zaraz zmieniał nigdy, nie chcę być rozpoznawany przez graczy. Z tego powodu mógłbym w sumie też zmienić nick, co chyba zrobię. Właśnie antyłę bym sobie jeszcze kupił. Nie jest taka, nie jest taka, nie jest taka. Nie wiem, więcej trochę. Te dwa się przydadzą. Ja bym jeszcze trochę tego zabrał. No 8 wystarczy i firework stock. No ja jakby jestem już wyprawiony, żeby iść się bić. Chociaż no wiecie, co, widzicie mój spot, nie? Jest dość dobry, ja idę na inne CH, na CH5, myślę, że nikogo nie będzie. I potem będziemy próbować jakoś z driftem coś zrobić, jak będę na innym CH zbieram. A potem to po prostu podliczymy. Więc co, ja zabieram się za kopanie. Doszłem ogólnie teraz do wniosku, że mi się nie opłaca tego robić. Ja idę po prostu na wart bezpieczną, no bo teraz ukryci sami latają na inkognito. I po prostu na razie tutaj pokopać. I dopiero jak tutaj chwilę pokopię. Chociaż i tak to będę raczej teraz sprzedawał, bo musimy zdobyć te 50 koła. No ja już jakby będę daleko, bo więc siemka. No jeszcze jedno, po tym nudnym tryhardowaniu postanowiłem... A, zresztą sami zobaczcie. Jak właśnie widzicie, wykopałem cały generator na spidziorku. Myślę, że to było 30 sekund maksymalnie. I chyba jedno zadanie możemy też chyba skreślić, ale to zobaczycie potem. A ja idę dalej kopać. No niezgodnie, co postanowiłem zrobić w takiej sytuacji? Dobra, warp PvP. Jakby ogólnie, celem jest, mówiłem już, dołączyć do klanu jakiegoś youtubera, to nie wiem na razie czym jest, no chociaż to jest na razie, no jakby tego nie robię chyba, bo chociaż żeby to zrobić musi mieć jakiś youtuber streama i dobra, zapomniałem o kicie, dobra, i musi mieć po pierwsze streama, po drugie ja muszę zbierać hajs, czyli 50k, żeby dołączyć, co na razie nie wydaje mi się zrobić, i set 50. Zdobędę jakiś trochę słabszy, chociaż 48 myślę, że wystarczy.
Jakby zdobyć taki miecz, to bym chciał farmić na jakieś kilka dni, a ja jadę zaraz na wakacje, no to nie mogę. Wiesz, za bardzo mi to pomysł nie pasuje. Się, jak ja to tak szybko zdążyłam kopać. Jakoś tak zacząłem to dziwnie robić. Tak jakoś tak, tak... Takie dwa kobłeby, a tak śmiertelne, nie? Dobra, ja się powinien zregenerować. Ja sobie wlecę tutaj. Chociaż tam podpiszę na siebie wyrok śmierci. Jak ludzie zobaczą Steve'a z Jacksonowym setem. To nie zależy jak, z tego, jaki serwer wolę, to zależy jaki jest lepszy boks, nie? Ja oceniam, jak dla mnie tu i tu jest gitu. Tędy się będzie chciał wbić, a ja będę latał? A ja nie wejdę tamtędy, ja sobie pójdę na spawna. No chodź typku, no, no. Dobra, skampiony, skampiony był. Wiedziałem, XD. Ale nie, jak dla mnie te... dobrze, nie będę to mówił, dobra. Te jakby te ukryte, to nie są jakby te... serio, czwórcy, tylko połowa. Bo widziałem takich typów. Ustawiając sobie taki nick. Tak, ja raz widziałem, widzowie, jak ten coś zapisałem, ne? Chciałem zobaczyć ten, czy to tak serio jest, czy moja plotka się potwierdza jakby? I tak. No ja Jezu, ukryty. A właśnie, czemu ja mi spadłem jeszcze? Żeby se tak zrobić, będę wyglądał groźnie. Będę wyglądał jak groźny typ. Ten ukryty robi samo taktykę. Jakby teraz wyglądam normalnie jakoś, nie? Ja widziałem jak patrole tu ubiły tego Krzyśka, Krzyśmira. Bo ja te tu latają wtedy. Przygotowywałem chyba coś do tego odcinka, Krzyty. Dobra, no zostawię sobie ten set 4-8, tylko zrobię sobie jeszcze miecz. I są. Bo
uwaga, uwaga, mówię, to nie jest pierwszy odcinek z serii, bo to nie jest seria, żeby zdobyć to, bo następny odcinek będzie zdobyć jakąkolwiek gigantówkę. To od razu wam mówię, nie wiem, kiedy on się pojawi. Pewnie w roku szkolnym jakoś. Pewnie jakaś w roku szkolnym. Tak mi się wydaje, że w roku szkolnym. Nie wiem, czy wtedy będę miał ten czas na nagrywanie. Ja myślę, że będzie git. Dobra, a boss nie jest, który jest boss. Zobaczę. O 20. To o 20 polecę na bossa. No kurde, tam nie było. Dojeżdżajcie, dojeżdżajcie. Zdedał? Mówiłem, dojeżdżajcie, ale... To średnio im tak wyszło. Uuu, ja muszę stracić się... Resetę chyba tego lepszego. Chociaż nie chcę stracić progresu całego, który zrobiłem. Muszę zrobić cały 4-8. Wydaje mi się, że 4-8 to jest taka, no, idealna jak dla mnie na razie. Dead. Musiała być chwilkę przerwa i tak ona będzie wycięta, pewnie. Dobra. Dobra, luz, nie ma mi tu. Dobra, jakby koło 18, ludzie mówią, że jest więcej tryhardów, nie? A ja tego jakoś nie odczuwam. Że tak jest. Ja myślę, że właśnie powiem wam, że jest na odwrót. Krysie zobaczył, że ja tu wylatuję. Nie ma sensu, jakby mam zrobione tego seta, tylko miecz, no nawet nie powiedziałem, że musimy to zrobić. Ok,
kilofa też nie masz? Nie wiem, gdzie jest kilof, łapa. Gdzie jest kilof? Nie, kilofa, zrobimy sobie tylko jeszcze, jakby dokończę to. Zrobimy to jakby... No będzie mógł być w sumie koniec, no. Z drift, to odcinek jest bez driftu. Właśnie, drift. Poczekajcie, widzimy się, jak drift może będzie. No wiem, nie zgadniecie, poszłam się bić, jest już drift. Dobra. Widzowie? Widzowie, jak coś to dobra wiadomość. Ja z driftem gadam. A on na razie nie będzie na surferze? Nie nagrywał. A ja teraz nagrywam. Klip, bo się fajnie wyje. Widzowie, już progres mamy. Jak było? Na początku, teraz jest dużo lepiej. Bo na początku miałem jakiś gówniany set, widzieliście? A teraz mam full, chociaż 48. A teraz idę się bić w najgorszym secie. Aż, widziałeś i terki, jak przed chwilą wylewały tu 43. O, fuck. Tak to nie. Dobra, def. To jakby jest zrobione, jakby set jest zrobiony full, jest git. Co, biliśmy się, no biliśmy się, zarobiliśmy, no zarobiłem. Czy dołączyłem do klanu youtubera? I to jest właśnie zagadka, ponieważ widzowie, na streamach mam swój już klan i będzie można do niego dołączać za jedynie 50 koła. Więc co, dziękuję wam za oglądanie i siemanko!